teatrze odbyła się premiera najnowszej bajki pod tytułem Karczma Diabła. Tym razem reżyser Zbigniew Kulwicki zaprasza dzieci do pewnej zapomnianej karczmy, gdzie dzieją się niecodzienne historie. Wszystko przez chciwych karczmarzy. Pewnego dnia do położonej na odludziu karczmy przybywa wielce tajemniczy gość. Jego pełne złota kufry przyciągają uwagę złych i chciwych właścicieli karczmy. Pazerni na pieniądze oberżyści postanawiają okraść swojego klienta, jednak podczas kradzieży na plecach niecnych karczmarzy lądują kije samobije, które niemiłosiernie otrzepują im skórę. Ich krzyk i lament budzi tajemniczego gościa, który okazuje się diabłem. Władca piekieł daruje im życie w zamian za współpracę. Od tej chwili w karczmie zaczynają dziać się prawdziwie dziwne historie. Ale cała historia tylko w teatrze. Obsada: Aleksandra Pesz, Monika Rutkowska, Benjamin Koralewski, Zbigniew Kulwicki, Witold Murański oraz Adrian Wiśniewski. Co ty tam?